prowadzone kopistycznie jak zawsze. Dzisiaj temat nawozy, czyli druga dawka na rzepak. Mamy dzisiaj 15 czerwca. Oj, marzec, kurde, tak, to jak mówię, że 15 marca. No powiem, że trochę przyspałem tą dawkę, mogę to coś wcześniej zrobić, ale nic się nie dzieje, bo nadają opady deszczu. Idziemy właśnie z wyszywaczem. Talerz graniczny mam już, to widzieliście, ale zaraz wszystko na polu zobaczycie, bo jeszcze będę go ustawiał, pokażę wam jak go ustawiam ja. Widzimy się na polu. No i dobra, jesteśmy na polu z rzepakiem. Rzepak wygląda tak. No nie jest jakiś tam super wybujały i tak dalej, ale ogólnie mi się podoba. Ładnie siedzi w ziemi. Taki główka kapusty mała, ale jest git. Myślę, że teraz po tej drugiej dawce, gdzie jeszcze pójdzie jutro deszcz, będzie dobrze. Dobra, teraz ustawiamy dawkowanie ogólnie. Ja tam nic nie mam do ukrycia, więc mówię, całkowite nawożenie w rzepaku będzie 185 kg czystego składnika, więc sobie odpalamy teraz sobie aplikację. Mamy swój nawóz, moje ulubione nadane, ale do wysiewacza. Dawka obecna 250 kg, 7 na godzinę. Dalej. I dobra. 70-92. Tak, tutaj się nic nie zmieni. Tak, 70-92. Wróć teraz 17. O ile mam? Bo mogę tu chyba teraz nie mieć. I będzie lito. Mocno trzeba idealnie ustawiać, zasuwę ustawiać, bo kurde później jest trochę wiatr się opalać. Takie trzęsy wiadomo, że nie ustawię idealnie tego. Dobra, niby tarcza tutaj rozsiewacza jest ustawiona na 6 metrów. Więc zobaczymy. Na pewno nie będzie tak rzucało jak ten talerz. Pierwszy robimy całe obrzeża, a później tutaj przejadę, bo zrobimy tak. Później pójdziemy tamtędy i na końcu tutaj się zatrzymamy. Tu się zatrzymamy na drugiej ścieżce i będziemy, zmienimy talerz. 250 kilo. No i bez kitu. O, mam to wyrzucane w kadę. Teraz powiem i to mnie. Do miedzy. No, no to ja no sobie. No i no. A nie wcześniej kurde zamiedzał. Jednak jak firma to firma, no to nie ma co się poszukiwać. No nic, dobra, żyjemy. No samo się wymusza atakować na gwałt. No ale wiadomo, musi być pogoda. No, na razie.
takie przymrozki nadają jeszcze ten weekend. No i będę co do kuby co robić. Ajajajajaj. Ja to w ogóle widzę. A, przejdę się, zobaczę, czy ładnie dorzuca. Równo leży nawóz. No i tu idealnie do miedzy. Tu 6 metrów jest. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, rzuca do kolejnej ścieżki. Czyli 12 metrów. No. Czyli wcześniej 6 metrów przerzucałem. Zamiedzę. Można. Wyszczony sobie zainstalowałem. Ustawimy w drugiej ścieżce.
jeszcze? Czekajcie, gdzie to jest jeszcze? Pięknie, pięknie, 25. No i 3, no i jest. Dobra. No powiem wam, że jestem kurde w szoku, że tak to ładnie poszło. Oczywiście klina kurde dałem zgubić, bo klin jest też ważna rzecz. Kurde, wybacz. No. No patrzcie. Teraz zakładamy tak czy to. O, i tyle. I to mi się robota taka podoba. Wszystko tak powyzywiałe. Ja pierdzielę. Majątek wydam na ten rozsiewak. Ale jak zrobię, to będę miał i miał. O, żywotek u mnie. Dobra, siejemy dalej.
jesteśmy już z drugą dawką. Znaczy z drugą dawką, z drugą turą i ostatnią. Mam jeden tam przejazd. Tutaj jeszcze czekuję na to pole. Jesteśmy na tym czarnoziemiu tej nowej dzierżawie, co już drugi rok mam. Jest dobrze, orka wtedy głęboka pomogła dużo. Ze siewy rzepaku jest bardzo dobrze tutaj też. Niestety widać samosiewy, ale wtedy dałem ciała, bo niestety przy oranem poszło głębiej niż się spodziewałem i dłużej wychodziły, ale wszystko da się zrobić. Da się naprawić. Dobra, żyjemy, bo na 13, po 13 może być słonecznej, więc zobaczymy. A mamy godzinę do 11:30, więc za godzinę już muszę jechać. No, ale widzę, tutaj się trochę lepiej. No wiecie, inna ziemia, więc nie mogę porównywać z tej ziemi do tej.
dosypie. Ale widzę, już drugi raz dosypałem i za dużo. Więc teraz na pszenicę będę siał, obliczę, tyle sypię. Też tam bagi tylko, co nie? I teraz tak. Skończyłem, przyjechałem tą ścieżkę, od drogi nie jadę, bo za daleko będzie zostało bez procesu. Druga ścieżka. Patrzę, gdzie takie najbitnie jest, nie? Takie najsłabsze. Więc niech ma tego azotu więcej. Koniec, azot zamknięty, 185 kilo. No i co to? Całe G zostało tego nawozu zmielonego. A w tamtych, kurde, łopatami można było wyrzucić. Dobra, tu nic nie będę robił, zamykam zawory. I jedziemy do domu. Tak go nie będę mył teraz, tylko odstawiam go. Później go umyję, bo teraz muszę zdążyć do tego. Ogarnąć się sam. I tak dalej. Dzięki za wpadnięcie. Trzymajcie się do następnego.